Dzień dobry, tu Konrad z nalekcje.pl. Mam nadzieję, że widzieliście pierwszą część naszego wywiadu z Kasią, która jest przedsiębiorcą i właścicielką agencji eventowej. Kasia opowiadała tam o byciu przedsiębiorcą. W drugiej części tej rozmowy Kasia opowie nam, jak to jest być event planerem, czy też event menadżerem, organizatorem wydarzeń. Jak zostać event planerem, na czym polega ta praca i czy można na tym się nieźle dorobić. Zapraszam serdecznie. To jest taka osoba, która planuje wydarzenia, planuje eventy. Od początku do końca, od koncepcji, od celu, od pomysłu, poprzez złożenie wszystkich elementów, które powodują, że wydarzenie jest, wydarza się, zadziewa. Po ewaluację, budżetowanie, komunikację, to jest bardzo kompleksowy projekt. To jest zadanie event planera. Realizacja kompleksowego projektu, którego efektem jest wydarzenie. W przypadku eventu planujemy koncert, planujemy ślub, planujemy piknik na dany dzień. No i nie ma opcji, że zadzwonimy dzień wcześniej do wszystkich, powiem nie, jednak będzie tydzień później, więc pod tym względem jest to dosyć taka praca, która stresuje, żeby w danym dniu wszystko było dopięte i wydarzyło się według naszego planu. Pierwsze, co dostajemy, to taki brief od klienta, czyli krótką informację o celach i potrzebach, jakie ten klient ma. Czyli na przykład chce zorganizować konferencję dla 200 lekarzy, jest to firma farmaceutyczna, produkuje jakieś leki konkretne i chce ich poinformować o tym, jakie nowe leki wprowadza w danym roku na rynek. Event planner dostaje taki brief. Tutaj zazwyczaj większy zespół pracuje przy opracowaniu pomysłu dla klienta, bo jeszcze wchodzą tutaj osoby kreatywne, czasem się grafik pojawia, który pokaże plan przestrzeni chociażby w 3D, w jaki sposób będzie wyglądała scena, etc. Jak już klient zdecyduje się i podpisze umowę, dogadają się strony odnośnie kwoty, jaka będzie przeznaczona i kształtu tego wydarzenia, to event planner musi to wszystko zorganizować, czyli musi zapewnić wszystkie elementy, podpisać umowy po kolei z fotografem, z konferansjerem, z muzykiem, z osobami, które będą występowały w części merytorycznej, prowadzącymi konferencje, czy też jakimiś tak zwanymi speakerami na konferencji. Zakontraktować musi technikę całą, która nagra, obsłuży, dostarczy dźwięk, światło, multimedia, czyli wszystkie te ekrany, duże, diody, okrągłe, różnego rodzaju. Oczywiście no, najważniejsza rzecz, czyli miejsce, musi zapewnić, zarezerwować, czy to będzie hotel, czy jakieś centrum konferencyjne. Zaplanować jedzenie, tutaj uzgodnić na przykład, jak są jakieś różnice, wymagania w menu klientów. Czasem też event planner jest odpowiedzialny za zaproszenie gości, cały proces potwierdzania obecności i później weryfikację, rejestrację na miejscu. Jak już dochodzi do tego dnia wydarzenia, to event planner jest osobą, która najszybciej się pojawia tam na miejscu. Musi oczywiście zaplanować po kolei montaże, kto pierwszy, czy pierwsza wjeżdża scena, czy później będzie montowane światło, etc., etc. Cały plan prób przejść z prelegentami, z muzykami, z artystami, którzy tam występują. Jest obecny na całym evencie i go koordynuje to, co się dzieje na scenie, to, co się dzieje poza sceną. Oczywiście im większe wydarzenie, tym więcej jest tych osób na miejscu i mają podzielone już wówczas zadania między siebie. Później dokonuje całej ewaluacji, podsumowuje budżet, weryfikuje, czy ten budżet się zmienił po evencie. Oczywiście też w trakcie zmienia ten budżet i go kontroluje. I rozlicza event z zamawiającym, czyli z klientem.
Zdecydowanie liczy się efekt i rezultat. Musimy dowieść event, dowieść wydarzenie, tak się mówi. Natomiast trudno określić ten czas pracy zdecydowanie, bo im bliżej wydarzenia, tym zazwyczaj więcej godzin będziemy poświęcać zaplanowaniu wydarzenia. Mogą wystąpić w ostatniej chwili jakieś zmiany, które spowodują, że nasz plan na to, że danego dnia mieliśmy na tym projekcie poświęcić 3-4 godziny, nagle się okaże, że musimy poświęcić mu 6 czy 7, a pamiętajmy o tym, że może się zdarzyć, że mamy naraz, koordynujemy kilka wydarzeń. One w różnych terminach się wydarzają, ale kilka projektów koordynujemy jednocześnie, będąc event planerem. No i ten dzień zero, czyli dzień realizacji, jak my to określamy, no to już jest w ogóle takim dniem, kiedy pracuje się czasem i 24 godziny. To absolutnie nie jest wskazane. Dobrze jest ten czas podzielić sobie tak, żeby odpocząć, bo po prostu deprywacja senna powoduje, że nie myślimy logicznie, a w tym zawodzie musimy bardzo szybko myśleć i reagować. Ale no jest to nienormowany czas pracy zdecydowanie. Dobre jest to, że jak mamy event w sobotę, możemy sobie dosyć dowolnie zaplanować, że poniedziałek, wtorek robimy sobie wolne na przykład, tak? No to jest kwestia zarządzania zadaniami. Bardziej niż pojawiania się w pracy o 8 i wychodzenia o 16. Na pewno event planner musi umieć słuchać i zbadać potrzeby klienta. I to klienta na wielu poziomach, bo ten klient to nie jest tylko ta firma, z którą on się spotyka, są też uczestnicy danego wydarzenia, to też są klienci. Musi być dobrym obserwatorem, bardzo dobrze się komunikować. Komunikacja to naprawdę podstawa, bo komunikujemy się nie tylko z klientem, ale te jego potrzeby musimy wytłumaczyć naszym dostawcom tak zwanym, czyli właśnie konferansjerowi. Trzeba mu wytłumaczyć, jak na czym klientowi zależy, jaka jest grupa docelowa. Trzeba się bardzo dobrze komunikować i ta komunikacja musi przepływać wielokanałowo. Musi dobrze umieć liczyć, bo musi kontrolować budżet, musi znać stawki, tego VAT-u, o którym opowiadałam, musi wiedzieć, w jaki sposób się będzie rozliczał, z jakim kontrahentem, żeby móc zapisać dobrze koszty netto i brutto, czyli bez VAT-u i z VAT-em właśnie. Musi dobrze zarządzać czasem, dobrze zorganizowany być musi i taki odporny na stres, bo w trakcie eventu wszystko może się zmienić. To jest takie działanie na żywym organizmie. Ja miałam na przykład kiedyś sytuację, że tłumaczka się nie pojawiła, bo ją potrącił samochód. I trzeba nagle zorganizować kogoś innego. I nawet nie mamy informacji o tym, czy coś się stało właśnie danej osobie. To praca z ludźmi jest taką pracą w ciągłej zmianie. I trzeba dobrze na to reagować ze spokojem. Na pewno nie poddawać się emocjom, o matko, co ja zrobię. No, trzeba działać. Przede wszystkim mieć takie nastawienie na działanie. Bardzo dużo event planerów wywodzi się z harcerstwa. Także warto zahaczyć o harcerstwo w swojej karierze edukacyjnej na tym etapie. Bo tam już takie elementy właśnie podziału zadań, organizacji pojawiają się, samo organizują się harcerze, więc w sposób naturalny wyszukują różne rozwiązania i nabywają kompetencje, które powinien mieć event planner. W Polsce nie ma jeszcze studiów dotyczących zarządzania wydarzeniami. W wielu krajach są to 5-letnie studia. U nas jest studium event management nawet na Uniwersytecie Warszawskim. To jest takie studium podyplomowe, roczne, na które można się zapisać, nie trzeba. Tak naprawdę myślę, że przede wszystkim w
fajnie jest wejść w tą branżę dosyć szybko i zdobywać doświadczenie poprzez po prostu pracę już na etapie nawet stażu jakiegoś w agencji eventowej. Zarządzanie projektami się przydaje. No nie można olewać zupełnie matematyki, bo trzeba umieć policzyć budżet i od tego się nie ucieknie. A czasem te budżety naprawdę są skomplikowane. Jak robimy kongres dla ONZ, to będzie trudny budżet, bardzo złożony i skomplikowany. Excela warto się nauczyć, to na pewno. Dobrze się komunikować, umieć dobrze mówić w języku polskim i angielskim też. W zawodzie event planera zdecydowanie wynagrodzenie składa się ze zmiennej, stałe, z dwóch części, czyli ze stałej i zmiennej części. Stała ta podstawa zależy tak naprawdę od poziomu tego project managera, event managera, czy jest to właśnie junior, czy jest to event manager, czy senior event manager. Później możemy już kierować całym wydziałem planerów, być dyrektorem do spraw wydarzeń na przykład w danej agencji. A ten drugi element to jest prowizja i to jest prowizja od projektu, od też różnie agencje mają to zorganizowane. Zazwyczaj od pozyskania klienta też wypłacane są środki. Natomiast ten zmienny element to jest prowizja od projektu, czyli zarządzamy jakimś projektem, jakimś eventem, wydarzeniem, firma zarabia na tym X i ja od tego X dostaję procent. 1%, 2%. To już jest kwestia też umowy między firmą a event planerem. Jest ona tak otwierająca, tak rozwijająca. Bardzo dużo spotyka się ciekawych ludzi, bardzo dużo różnorodnych doświadczeń, przeżyć, emocji, takich nauki nawet różnych kompetencji, które, czy też po prostu wiedzy na temat różnych branż, jak się robi wydarzenie dla fabryki pralek, to trzeba trochę poznać specyfiki działania fabryki pralek, a jak się robi wydarzenie dla projektantów mody, to już jest ten świat mody, w który musimy trochę wejść i go poznać. Więc to jest troszkę takie pod tym względem, ja się śmieję, że zbliżone do aktorstwa, bo trochę musimy poznać tą branżę, dla której będziemy realizować wydarzenie, tak jak aktor musi się wcielić właśnie w jakiegoś projektanta mody chociażby, czy właśnie właściciela dużej firmy. Także myślę, że to jest tak rozwijające, znaczy wiem, że to jest tak rozwijające doświadczenie, że na pewno bym z niego nie zrezygnowała i bardzo się cieszę, że je wybrałam, bo jak każde doświadczenie ubogaca.